Z kim pani robiła tą piękną dynię? Dynię robiłam ze swoim synem Franciszkiem. Jak dynia ma na imię? Dynia nazywa się Lady Gaga. Pomysł został zaczerpnięty z programu muzycznego MTV, w którym to Lady Gaga zmienia co chwilę kolor włosów. Ma pani niepowtarzalną okazję pozdrowić, kogo pani tylko chce. Pozdrawiam całe Holsztyno, widzów telewizji Echo oraz przede wszystkim mojego syna Franciszka. Robiliście sami tą dynię, czy ktoś wam pomagał? Pomagali nas. Pomagali. Za co jesteście przebrani? Ja za kosiotrupa. A ja za kostucha. To pomysł na przebranie jest wasz, tak? Mhm. Wasza inicjatywa. Idziecie teraz straszyć? Mhm. Tak? Tak. To życzę wam, żebyście dużo cukierków nazbierali. Cześć chłopaki, jak macie na imię? Dawid. Krzysztof. Słuchajcie, spotkałam ich, tak sobie szli tutaj chodnikiem w Chosznie. Jest Halloween. Gdzie wy w ogóle idziecie? Po mojego kuzyna. Gdzie po waszego kuzyna? Na ten, jak to, kurde. A czemu w takim przebraniu? Czemu w takim przebraniu idziecie po swojego kuzyna? Żeby było strasznie. I co będziecie potem robić? Chodzić, strasić, zbierać cukierki. Tak? A skąd się wziął pomysł? Pomysł się wziął ogólnie z internetu, ale ogólnie to jest dopracowany pomysł tamtego roku, bo dopracowałem właśnie jak to, w tamtym roku byłem przebrany, ale było trochę mniej realistycznie, a teraz jest bardziej. No, wyglądacie strasznie, ja bym się bała. Chyba wam drzwi nie otworzę dzisiaj. No już jak to, był raz taki przypadek, że ktoś tam drzwi otworzył, się strasznie przestraszył, więc... Ale liczymy jak to na dużo cukierków i... Liczycie, że nikt na zawał tak, nie tak. padnie. No to jak to też jedno z najważniejszych, ale jak to, liczymy właśnie na dużo cukierków. Byście tak mieli teraz mnie przestraszyć, to co byście zrobili? Ja bym wyszedł za krzaka jakiegoś. Dobra, idźcie straszyć, dużo cukierków wam życzę. Miłej zabawy. I my tak samo wszystkim życzymy dobrego Halloween, dużo cukierków i miłych przygód. Dziękuję bardzo. I dużo psikusów. Cześć, jak masz na imię? Mateusz. A jaką dynię wycięłaś z tatą? Zębami. Z zębami? Straszną? Tak. A gdzie stoi? Tam na rondzie, tak? Tak. Przy Chosciu, tak? Żeby witała ludzi, jak przyjeżdżają. Tak. A jakie dzisiaj mamy święto? Pamiętasz? Halloween. Halloween, tak? Tak. To życzymy ci, żebyś wygrał prezenty, bo tam będzie trochę słodkości w tych prezentach, zdradzimy. Cześć. 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 Pomachaj tam do wszystkich. Córka robiła i pan pomógł ją przynieść. Tak, dlatego że ona znalazła, jak widziała, konkurs, który państwo ogłosiliście. Tak. Znalazła ostatnią dynię w mieście chyba. A gdzie ostatnią dynię znalazła w mieście? Proszę powiedzieć. Tutaj w tym sklepie warzywniczym obok sądu. Obok sądu. 8-kilogramową ciężką dynię z poświęceniem tachała do domu, także czułem się zobligowany, żeby w drugą stronę, chociaż ona jest już w tej chwili lżejsza, bo jest pusta w środku. A coś było z wnętrza robione dyni? Z wnętrza pestki do ususzenia i zupa krem dyniowa, a reszta w postaci biurków dla kur. Czyli wszystko się przydało. Czyli jednak pożyteczny konkurs. No, oczywiście, jak najbardziej. Okazał się dla domowników? Zrobienie czegoś takiego uważam, że w niczym nie umniejsza innym świętom, innym przekonaniom, wierzeniom. Po prostu musimy być tolerancyjni. Taka forma zabawy nikomu nic złego na pewno nie robi. Trzeba tak? było tę dynię wydrążyć. Tak. No następnie narysowałam... A czym robiłaś to wydrążenie? Znaczy tutaj wyciął mi tata nożem i wyciągnęliśmy wszystko ze środka. Tak. Potem się narysowaliśmy tutaj linię i wycięliśmy. I tutaj wszystkie te dodatki, namalowanie, tutaj goździki wbite, to są piłki ping-pongowe wsadzone, też wycięte. W środku jest dziurka, żeby światło przenikało. No i tu korki, czosnek jako zęby. Skomplikowana i przemyślana konstrukcja. Czy to z głowy, czy z jakiegoś pomysłu była inspiracja jakaś? Z głowy. Sama wymyślałaś? Mhm. No to gratuluję, bo bardzo ładna, bardzo taka artystyczna, pomysłowa. Dodatkowe elementy, jest czapeczka, są włosy. Dziękuję. Proszę bardzo, życzymy wygranej.